Siema, dzisiaj jesteśmy w chińskim studiu tatuażu i będę robić tatuaż. Nie robiłam tatuażu od bodajże 2,5 lat. Ostatni mam ten na udzie, jest ostatni i mam jeszcze ten tutaj, nie widać. Strasznie się boję, bo 2,5 roku, prawie 3 lat nie robiłam żadnego tatuażu, także ten jest pierwszy. Dlatego taki mały. Następny będzie większy. A dzisiaj mamy samolot papierowy tutaj na nadgarstku. Zaraz wam pokażę co i jak. Lewa! Dobra, jest pierwsza warstwa. Niebieska. Widać? Nie widać. Nieważne, tu jest. Jeszcze idzie czerwona. Na górę, na to idzie czerwona. I będzie gotowe. Boli, boli. Dobra, mój samolot jest gotowy w 2 kolorach, ale nie widać, bo mi za ten. Bo teraz mi go zawinęli streczem, więc nie będzie widać. O, może trochę widać. Ładnie wyszedł, w sumie trochę większy niż się spodziewałam, ale podoba mi się. Specjalnie zrobiłam sobie taki dość mały, znaczy no w porównaniu na przykład do tego co mam na udzie, to jest małe. Bo mam w planach duży, taki na drugie udo, na całe udo, większy niż ten, który mam na prawym udzie, będzie na lewym udzie. I to jest to moje takie trochę przygotowanie po 2,5, nawet więcej, no prawie 3 latach bez robienia tatuaży musiałam się przymóc znowu do tego bólu, także mam jeden nowy tatuaż. Nie pytam jeszcze ile kosztuje, więc nie wiem. No tam kilkaset juanów na pewno, zresztą to mój znajomy robił, mam nadzieję, że mnie nie oskubię za bardzo. Nie, może taki bym sobie zrobiła. Tutaj z tyłu za mną mamy wywieszone wcześniejsze projekty tatuażystów, bo tutaj w tym studiu jest ich kilka. I tutaj są ich wcześniejsze projekty, które zrobili innym ludziom. Ten mi się podoba, znaczy taki jakby akwarelowy. Chętnie bym sobie też zrobiła taki tatuaż. Kiedyś się skuszę na pewno na taki gdzieś na ciele. Ostatnio jak tu byłam, to też zrobię pizzę i ta pizza tu wisiała gdzieś. A nie wiem gdzie ona jest. A na kanapie tam śpi pies. Kocy, nazywa się pies. Ma tak na imię. Kozy. Kozy. Nie wiem, nie reaguje na imię. Ten na przykład. Co to w ogóle jest? O co chodzi? Dlaczego? A i tam w ogóle patrzcie jaki z tyłu jest neon. Widzicie? Ręce złożone do modlitwy. Jakby ktoś z partii to zobaczył. To dopiero były kłopoty. Nie wolno, nie wolno. Takich rzeczy nie wolno wieszać. Nie wiem o co chodzi z tą czapką, ale tu wisiała. A tatuażyści poszli po jedzenie i zostawili mnie samą w tym studiu. Chyba nie wiedzieli co to oznacza. Ha. Dobra, koniec tego. Przyszłam jeszcze na ramen, znaczy bo jestem trochę głodna. Pomimo tego, że jest już godzina 10:30, to tutaj jest IAPM, czyli takie centrum handlowe otwarte do 11:30. Przyszłam do Ipudo, po chińsku Ifonghang. Przyszłam na ramen, mimo że nie przepadam za ramenem. Wiem, wiem. Nie przepadam za ramenem, ale przyszłam na ramen i będę jeść. Tatuaż ciągle mnie boli, no ale wiem, że tak to niestety działa. Tatuaż kosztował mnie 400 juanów. Nie wiem ile on był robiony, no niedługo, powiedzmy, że z pół godziny zrobienie tatuażu i jeszcze z godzinę wydrukowanie, projektowanie i tak dalej, więc nie wiem, sesja 1,5 godziny kosztowała mnie 400 juanów, to jest około 220 zł. No i oczywiście to są 2 kolory tylko, tak? No jak widzicie jak to wygląda. Aha, mniej więcej tak. Ale to widać bardzo źle. No, nie wiem jak to się ma do Polski. Bierzcie pod uwagę, że to jest mój bardzo dobry znajomy, którego znam od 3 lat, znaczy osoba, która robiła ten tatuaż, więc jakby zgaduję, że po prostu nie chciał mnie kroić za bardzo i gdyby to była inna osoba, to wziąłby trochę więcej. Więc 400 juanów jest taki tatuaż w Szanghaju. Bierzcie też pod uwagę, że to nie jest studio tatuażu, do którego się można wejść, tak sobie z ulicy, to jest studio
schowane w osiedlu i oni na pewno mają dość niski czynsz w porównaniu do studiów tatuaży, do których można tak sobie wejść z ulicy, po prostu, prosto z ulicy, a nie na osiedlu, więc na pewno ceny tam są dość niższe niż na takich bardziej wystawionych na widoku studiach. Aha, siedzia. Dzięki, że mnie dzisiaj oglądaliście. Widzimy się w kolejnym vlogu. Na razie.